imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej serdecznie Państwa witam na czwartym peronie. Bardzo się cieszę, że to spotkanie ma tutaj miejsce. Miałam przyjemność uczestniczyć w jednym ze spotkań w ramach polsko-czeskiego projektu Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką? Dowiedziałam się tam bardzo wielu ciekawych faktów ze strony i czeskiej, i polskiej. I miałam nadzieję, że właśnie tutaj pierwsze spotkanie w ramach okrągłego, kwadratowego, prostokątnego stołu będzie miało miejsce. Ja mam nadzieję, że dla Państwa będzie to satysfakcjonujące spotkanie, dlatego że pytanie jest dosyć prowokacyjne. Czy przetrwa społeczność? W jakiej formule? Kto będzie tworzyć miejscowości takie jak Szklarska, jak Karpa, czy wiele innych miejscowości turystycznych po stronie polskiej i czeskiej? W różnych miejscowościach spotkania w podobnym temacie się odbywały. Padło takie bardzo charakterystyczne zdanie, że to było w Podgórzynie. Jesteśmy jak Indianie w rezerwacie, spychani przez tę kolej i ten biznes, który chce tutaj wydobywać ropę z każdego kolejnego kawałka i mówią: ustąpicie tylko jeszcze do tamtej góry, to już będzie dobrze. I później przychodzą, mówią, że nie, ta góra to jednak nie, to następną musicie. I ten rezerwat się po prostu kurczy. Takie mieli wrażenie. Dlatego ten pierwszy stół robimy w Szklarskiej Porębie, bo wy już widzicie i te ruchy społeczne się budzą, tak, że halo, ale z tą turystyką to może nie jest tak, jakbyśmy na początku myśleli. Te kowary, które są jedną nogą tu i drugą tam, i tak, żebyśmy jeszcze chcieli tak trochę. I ta trzecia strona, czyli Lubawka, która brała wszystko, tak, jak im tą drogę postawili, bo oni jakby mają tą taką ochotę posiadania tego turysty, tego inwestora. Mieszkanie w Kowarach kosztuje znacznie mniej niż to w Warszawie, we Wrocławiu. Dla nich są jakieś drobne pieniądze, które wyciągają z kieszeni i kupują sobie mieszkanie w Kowarach, tylko tam nie mieszkają. Mieszkają tam raz do roku i jakby to mieszkanie stoi puste, ale ceny mieszkań rosną. Bo jak się pojawia fajna kawalerka w Kowarach, no to ktoś kupuje z zewnątrz, no bo jakby to oni podbijają te ceny i te ceny mieszkań rosną. I okazuje się, że mamy ogromną ilość pustostanów, tak? A z drugiej strony tam ci mieszkańcy nie mają mieszkań. Okazuje się, że ta przestrzeń tych miejscowości, jak na przykład Karpacz, przestają być miejscowościami do życia, tylko stają się bardzo przyjemnymi miejscowościami do przebywania wakacyjnego. A to są dwie zupełnie różne przestrzenie. Nam się w wyniku tego turyzmu pogarsza jakość życia i będzie się pogarszała z czasem po prostu. My to widzimy po mieszkańcach, tak? Często problemy, które dotyczą nowej zabudowy, dotykają ich wtedy, kiedy powstają na granicy ich działki. Wtedy faktycznie się zaczynają organizować, kiedy już jest za późno, tak? Kiedy gmina uchwala plan, robi konsultacje, to przychodzą tylko interesariusze. Tak? Ci, którzy mają działkę w obrębie danego planu i składają wnioski. Pas Sudecki się wyludnia chyba najmocniej, jeśli chodzi o nasz kraj. Ludzie odpływają, zasysają duże miasta, mają atrakcyjne rynek pracy. Zróżnicowany, tutaj mamy w sumie na dobrą sprawę takie, żebyśmy się dosyć monofunkcyjni. Ktoś, kto nie chce pracować w turystyce, no to po prostu stąd wyjeżdża. Teraz sobie przejrzałem ofertę górskich resortów. No, nowe obiekty powstające na ulicy Gór. 27 metrów, 800 tysięcy. Pokoik z łazienką, tak? Kto to kupi? I mówią nam po prostu wyraźnie, tak? Przedstawiciele gminy Mirsk. Proszę bardzo, o co wam chodzi? Czemu chcecie nam blokować pewne pomysły inwestycyjne pod płaszczykiem, że teraz nagle zaczęliście myśleć proregionalnie, ponadgminnie, tak, że chcecie tutaj zabiegać o to, żeby ludzie faktycznie widzieli, że zmiany dotyczą nie tylko ich podwórka, ale patrzeć szerzej. Tak? My zadajemy pytanie, czemu nie chcecie się uczyć na naszych błędach. No, ale to chyba z każdym człowiekiem jest tak, że jak sam nie popełni błędu i nie próbuje z niego wyjść, tak, czy po prostu go sobie ładnie zdefiniować, czy to nie było coś pozytywnego dla mojego życia, tylko wręcz odwrotnie i jeszcze rzutowało na inne osoby, no to takie jednostkowe doświadczenie, czy grupowe doświadczenie jest dopiero chyba w stanie wstrząsnąć i coś spróbować zmienić. No, dobrym przykładem jest Zanzibar, gdzie też faktycznie ta turystyka zaczęła bardzo mocno zabudowywać wybrzeże do tego stopnia, że żółwie szylkretowe nie mają gdzie składać już jaj. To obserwujemy teraz bardzo mocno i z bliska różne budowy i ile mogą, tyle wycwaniakują po prostu na swoją korzyść. I też się nie ma co im dziwić, tak? Bo w sumie organizacja tego budżetu jest zawsze taka, jaka jest i jak można zyskać więcej, to po prostu robią, bo są do tego przyzwyczajeni. Zmiany będą tylko i wyłącznie oparte na tych fluktuacjach rynku. Jak coś się będzie sprzedawało, to będzie szło. Jak nie będzie, to realizacje będą wstrzymywane, zamrażane. Widać zresztą po tych budowach teraz obecnie w Szklarskiej Porębie. Wszystko jest etapowane.
100% zamierzeń inwestorskich nie jest realizowane od razu. Być może, że właśnie ten pas sudecki będzie tak wyglądał, tak, że będziemy mieli migrantów z Azji, migrantów z Europy Wschodniej, którzy w ogóle już nie będą mieli tej ciągłości, którą my jednak przez te kilkadziesiąt lat żeśmy tutaj sobie wytworzyli. Chociażby tym resentymentem niemieckim, także odnosimy się do tego. Ale to jest też pytanie o to, bo no, zmiana jest jakby silnie wpisana w historię tego miejsca. Zawsze było poddawane intensywnej zmianie przez człowieka, od kiedy się tu pojawił. Czy to w formie górniczej, czy potem czy towarzyszące temu wycince lasów, czy później przez huty szkła. Społeczność wędrowała i zmieniała na niekorzyść. Po prostu zostawiała za sobą zdewastowane obszary. Ci deweloperzy naprawdę nie są przyjaźni. Idą po swoje, na dobrą sprawę, i realizują swoje cele. Inaczej zaczynają już postrzegać przestrzeń, jak stają się tymi graczami o turystę. Wtedy faktycznie zaczynają się nam na czymś pochylać, żeby coś tam ewentualnie przeprowadzać, współuczestniczyć w jakichś inwestycjach innego typu, które będą tutaj zabiegały o to, żeby ten turysta mógł faktycznie jakoś czas spędzić inaczej niż się błąkając pomiędzy budami na 1 maja lub pod wyciągiem i pożerając kolejne grillowane oscypki. Zmienia się struktura tego wypoczynku. To są już pobyty krótkotrwałe, kilkudniowe, weekendowe. Taka też jest oferta, więc tutaj ten turysta będzie na dobrą sprawę, mówiąc tak kolokwialnie, zawsze tym intruzem. A domy, działki, wszystko poszło tak w górę, że zapomnijmy, że to jest zaplecze możliwości rozwoju lokalnej społeczności, tak? Po prostu ludzie stąd wyjeżdżają ze względów głównie ekonomicznych. Po prostu nie stać ich na to, żeby tutaj sobie kupić mieszkanie, żeby się wyprowadzić od rodziców. A może znajdziemy rozwiązania, może znajdą faktycznie nasi parlamentarzyści inwestycyjni, znajdą jakieś rozwiązania przyciśnięci przez swoich wyborców, oby. No bo tak rozwiązanie może być ten podatek katastralny, tak, od kolejnego mieszkania. Gdzie faktycznie koszty posiadania kolejnego lokalu będą wzrastały i będą hamowały przynajmniej tych, którzy widzą siebie jako dalekosiężnych inwestorów, ale mają ograniczone środki inwestycyjne i tak będą, no dobra, to 2 wystarczą, no 3, no ale już nie 7, tak, nie 8, nie kolejne. Najlepiej było, żeby po prostu móc reagować w miarę szybko na te zmiany, które zachodzą. To byłoby w sumie najlepszy model zarządzania gminą, tak, żeby faktycznie sprawczość pojawiała się tu i teraz w odpowiedzi na niekorzystne zmiany. Nie tylko definiowane przez burmistrza, tak, czy radnych, ale definiowane przez społeczność jako taką.